Witam wszystkich serdecznie. Postaram się w miarę krótki odcinek. Troszeczkę ostatnio walczę z ustawieniem pieca. A mianowicie nie chciało mi bufora dogrzać. Boilera. Nie chciało mi dogrzać. A piec fajnie trzymał temperaturę. I nadszedł czas na modernizację, na ostatnią wersję deflektora. Będę wrzucał w trakcie zdjęcia, jak go robiłem. To była poprzednia wersja. Jeszcze jedna prędzej, też z garnków. O dziwo, środek więcej przeżył niż z zewnątrz. I to jest oryginał. I jeszcze mamy brakujące dwa elementy. Tutaj jeszcze jako trójka powinien być patelnia z aluminium, która znikła w popielniku z wiadomych przyczyn. I jeszcze jest dwójka w środku, którą zaraz będę wyciągać. Tylko ja sobie muszę znaleźć ten mój wyłącznik zajebisty. Jakaś tu jest na jakimś kabelku. Tu jest wyłącznik zajebisty i robimy sobie zasobnik otwarty, a zasobnik jest zamknięty, więc mogę sobie działać bez wentylatora. Dobra. Czemu muszę coś zrobić? Widać, że jest bardzo dużo sadzy. Nie podoba mi się to za nic. Jest za dużo sadzy, nie dopala się i muszę coś z tym zrobić, bo szkoda naprawdę opału, bo jest ciepło, a nie dopala. Więc lecę z tematem. Wyciągam płytę i wyciągam dwójkę, która już się też zaczyna męczyć życiem. Szybki numer mamy w środku. Nowy sprzęt. Fajnie wisi w miarę. Nie jest idealnie centrycznie, ale to tak zawsze tutaj jest. Ten haczyk jest źle zaspawany. Dobra, damy temu próbę. Jest duży odstęp. Jak będzie za duży, to po prostu dorzucę tutaj klamerkę, tak jak tutaj jest. Jest klamerka zwykła, dorzucę klamerkę i powinno być git. Więc zamykamy, bo teraz ta pokrywka skwierczy i to mi skwierczy. Dobra, zamykam, bo śmierdzi spalinami. A więc wracamy do obserwacji nowego deflektora. Mam nadzieję, że widać. Mamy parametry mniej więcej. Musiałem regulować kilka razy powietrze. Tak się staram, żeby było między 10 a 15, ale to tak wychodzi jak wychodzi. Z racji, że niestety sterownik z Defro nie daje sobie rady ze zmianą pogody i miałem jaja w trakcie wiatru. Będą zdjęcia z tego i muszę się gibnąć, żeby to wymienić, ten sterownik z Techa. Bo nie daje to rady. Dobra. Tutaj dalej leży dwójka. Fajnie emalia odskoczyła. Jest fajny dźwięk, jak to odskakuje, ale trzeba uważać, bo jak to odskakuje ta emalia z tego, nawet widać, jest ostre jak szkło. Jak dostanie się po twarzy, boli. Można sobie zrobić krzywdę, więc nie polecam się z tym bawić. Dobra, zobaczmy do środka. Nie czyściłem piec. Piec chodzi. Jak wyglądają drzwi? No, drzwi są, no, tak sobie. Syfu. Nie chcę przeklinać, ale by się dobre. Idzie to określić. Syfu, no. Dobra, potrzebuję to. Sobie zobaczymy do środka. Ogólnie widać, że jest na biało. Zobaczymy sobie, jak wygląda palenisko. Starałem się nie ruszać 24 godziny czy więcej. Jak to wygląda? Deflektor jest, ale coś mi się wydaje, że muszę go dać ciutkę niżej, więc gdzieś tu miałem klamerkę i prawdopodobnie go dam niżej, ale dopiero jak zrobimy, jak to się mówi, to na porządnie i wyczyszczę tutaj komory spalania, żeby to było wszystko wiarygodne. Więc tak to wygląda. Jest bardzo dużo
szlaki, ale szlaka jest z tego powodu, że to jest groszek, to nie jest ekogroszek, jest groszek i jest groszek plus, ja bym go to tak nazwałem, taki lepszy plus niż rządowy, ale nie będziemy tu gadać o polityce. Staram się, żeby był kanał apolityczny. Dobra. Tak wygląda to po 8 daniach. Nie ma dobrze, nie ma źle. Tutaj jest dużo syfu. Ale taki chyba biały syf to jest raczej ok. Dobra. Jak wyczyszczę i uda się zrobić podwieszenie na nowo, to nakręcę i powiem, ile czasu minęło, bo tak czasem różnie bywa. To na tyle. Kończymy. Może jeszcze zdążę, żeby była ciągłość. Jest środa. 8 dni. Dobra, lecę. Dzień później wyczyściłem piec. Troszeczkę mało tlenu jest. Zakopcone. Wszędzie farfory latają. Piec wyczyszczony. Widać ciepło. Jest ogień. Widać dziurki, co są powiercone. Fajnie się tam w środku dzieje. Wymiennik też jest fajny, czyściutki, więc jest punkt odniesienia. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ja może spróbuję osłonę ściągnąć. Spróbujemy tym. Nie. Muszę sobie wziąć coś innego. Tak to mniej więcej teraz wygląda. Cały płomień jest w środku. W tej jednej misce, no to jest cedzitko do makaronu. Ona jest wykonana z grubszej stali, więc stawiam, że może wytrzymie to przynajmniej z sezonu. Ale zobaczymy, jakie będą parametry robocze. Czy będzie lepiej dopalone, ale to dopiero wyjdzie po tym, jak tlen. Ale teraz się wypala, musi się wypalić ten tlen, co wpuściłem. Zobaczymy, jak będzie trzeba dodać tlenu, to znaczy, że więcej spalin się dopala. Co na razie zostawiam. I za dzień, dwa, jak się wszystko unormuje, zrobimy test. No, wyjdzie w praniu, po ilu dniach. W takim bądź razie, na razie. Szybka akcja. Coś tu się spierdzieliło. W środku wygląda w miarę ok. Ale tak zajrzałem spod kąta i widzę, co się stało. Jednak cedzitko jest troszeczkę za słabe termicznie i zostało zjedzone. Więc jak to się mówi, powrót do fazy pomysłu. To rozwiązanie może było dobre, ale materiał, z którego zostały wykonane elementy, nie za bardzo. No i cały czas mam problem z przymarzaniem, nazwijmy to tak, wszystkiego tego, co tutaj jest, czyli no, tego wszystkiego zapomniałem. Popiół. Popiół się po prostu degradował i się wszystko osadzało. No ale sadzy jako tako nie ma, ale krócej to wytrzymało niż myślałem. Dobra. Ten test można uznać za częściowy sukces, bo wykluczyłem sobie jeden typ, co mogę zrobić. Dobra, lecimy dalej. Dobra, nie zagaduję. Powrót do fazy eksperymentów. Powinno zaraz powietrze wrócić do normy, jak zacznie palić. No, już zaczyna wracać.
Dobra, nie naciągam. Tak można chyba zamknąć tą serię. Muszę znaleźć coś bardziej wytrzymałego.